Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z testów zawodnika. Dziś przetestujemy Roberta Lewandowskiego. Jest to wypożyczona karta, którą wypożyczyłem na początku gry na moim innym koncie na PlayStation 4. Naprawdę karta prezentuje się świetnie. Statystyki ma imponujące. Jest to najlepsza karta polskiego piłkarza w grze FIFA 15. Miejmy nadzieję, że będzie się dobrze spisywał. Więc tak prezentują się statystyki Roberta w trakcie gry. Naprawdę wyglądają świetnie. Nie dziwię się, że jest to najlepszy napastnik w Bundeslidze. Robert Lewandowski pod względem overalla jest najlepszym napastnikiem w całej Bundeslidze. I muszę przyznać, gra się nim bardzo przyjemnie. Ale zacznijmy od początku. Jego wykończenie stoi na bardzo wysokim poziomie, naprawdę. Potrafi spokojnie wykończyć akcję, nie kombinując, czy to strzał techniczny, czy siłowy. Nie ma to znaczenia, u Roberta oba są bardzo dobre. Oczywiście nie trafi każdej sytuacji, bo czasami bramkarz dobrze interweniuje, czasem po prostu my źle strzelimy. No wiadomo, jak w każdej grze. Siła strzału jest u niego odpowiednia, naprawdę. Strzał nie jest jakiś anemiczny, leci mocno, precyzyjnie. I o to chodzi, myślę. Ma bardzo dobre główki. Trafił nawet jednego gola dla mojej ekipy właśnie z główki, co było dość przyjemne. Jest to jego atut, ale bez przesady. Jeśli obrońca jest dużo wyższy, to oczywiście przegra tę główkę, ale czasami nawet nie wybijając się potrafi spokojnie zdobyć bramkę lub oddać bardzo niebezpiecznie strzał. Tempo jest u niego odpowiednie. Oczywiście nie jest tak szybki jak Aguero czy Remy, no wiadomo. Ale jest to wystarczające tempo. Nie potrzeba mu chyba więcej, bo potrafi się ścigać z każdym obrońcą, często wygrywa takie pojedynki i to jest bardzo przyjemne moim zdaniem. Ma świetną kontrolę piłki. No, nie ma się czego doczepić. Piłka trzyma się blisko nogi, nie odskakuje mu. Naprawdę jest to bardzo przydatne u napastnika, bo nie musimy się frustrować, że w sytuacji sam na sam głupio nam odskoczy. Naprawdę ten napastnik ma świetną kontrolę piłki. Muszę przyznać, że sztuczki wykonuje się nim świetnie, naprawdę. Nawet gracze, którzy tak jak ja rzadko ich używają, Robertem na pewno będą ich chętnie używać, bo naprawdę jest to bardzo przyjemne, nie ma problemów. Praktycznie każdą sztuczkę możemy nim wykonać, poza pięciogwiazdkowymi oczywiście. Jest to bardzo przydatne, bo czasami, gdy cały mecz nie używamy sztuczek, jedną wykonamy, idealnie nam wyjdzie i jest piękny gol. Słabsza noga to jego wielki atut, naprawdę. Mimo iż ma 4 gwiazdki, to czuć jakby miał 5. Nie zauważyłem różnicy między strzałami z prawej a lewej nogi. Naprawdę, jest to super u napastnika, bo nie musimy w sytuacji sam na sam myśleć, z której uderzać, po prostu strzelamy i bramka. I taki powinien być dobry napastnik po prostu. Siła u niego jest, no ani to nie jest jego zaleta, ani wada. Jest taka średnia, no. Myślałem, że będzie spokojnie przepychał obrońców, ale raz ich przepchał, raz oni jego. Więc nie mogę powiedzieć, żeby to był jakiś super napastnik do przepchania się. Oczywiście często wygrywa takie pojedynki, ale nie zaliczam tego do ani jego zalet, ani wad. Ma bardzo fajne pracowitości, myślę. Bo u napastnika wysoka w ataku jest przydatna, ma również średnią w obronie, ale naprawdę w grze to była jego wada, nie wiem czemu, ale strasznie mi się cofał spod pola karnego, często uciekał do środka boiska, nie wbiegał w pole karne, nie wiem z czego to wynikało. Czasami idealnie trzymał się pozycji, stał w ataku, nie było problemu, ale czasami jak się zbytnio zaczął cofać, no to naprawdę był to problem po prostu, bo nie miałem napastnika w polu karnym, a najczęściej gram na jednego napastnika, więc nie jest to komfortowa sytuacja. Podania powiedziałbym, no też taka średnia cecha u niego, ani zaleta, ani wada. Dobre podania, ale bez szału. Niektórzy napastnicy mają zdecydowanie lepsze, ale nie można mieć wszystkiego. Stały fragment gry u Roberta, no jest taki też. 50 na 50. Wykonałem nim jeden rzut wolny, rzutów rożnych w tych meczach praktycznie, które nim grałem, nie miałem.
więc nie miałem okazji sprawdzić. Ale jak już strzelał ten wolny, to był to dobry strzał. Przynajmniej nie leciał 20 metrów nad poprzeczką, tylko trafił bramkę, a nie była to łatwa sytuacja. Tak podsumowując, grało mi się tą kartą bardzo fajnie, myślę. Jest to napastnik na pewno godny polecenia. Nie ma co ukrywać. Jest to nasz rodak, ale poza tym po prostu świetny napastnik do Bundesligi. Jeśli dysponujemy funduszami i możemy sobie pozwolić na Roberta Lewandowskiego, to każdemu go polecam, bo naprawdę grałem wieloma napastnikami w Bundeslidze, ale Robertem grało mi się najprzyjemniej po prostu. Za chwilę zobaczycie jego statystyki po rozegranych spotkaniach. Dla mojej ekipy Robert Lewandowski w 4 rozegranych spotkaniach strzelił 6 bramek oraz zaliczył 1 asystę. Nie dostał ani żółtej, ani czerwonej kartki. Myślę, że są to bardzo dobre statystyki. Niektórzy piłkarze mieli lepsze, ale i tak są świetne. Podsumowując, jego największe zalety to wykończenie, główki, tempo, kontrola piłki, sztuczki oraz słabsza noga. Do wad mogę zaliczyć ustawianie się, bo niekiedy naprawdę w trakcie meczu Robert potrafi w strasznie dziwny sposób zmieniać pozycję i cofać się niepotrzebnie. Ocena, jaką wystawiłbym temu zawodnikowi, to 9 na 10. Naprawdę zasługuje na nią. Gdyby jeszcze lepiej się ustawiał, miałby 10 na 10, ale tak jest, tylko 9. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek, trzymajcie się, do następnego i cześć!